Akademia HR Managera jest skierowana do tych wszystkich, którzy chcą sprawić, żeby pracowało nam się lepiej przez podnoszenie standardów zarządzania. Więc zarówno osoby z działów personalnych, jak i kierownicy, czy ludzie pracujący w biznesie. Wybrałam studia w Wyższej Szkole Bankowej na dwóch kierunkach podyplomowych. Jest to zarządzanie zasobami ludzkimi oraz HR Manager. Każdy menadżer jest poniekąd HR Managerem. Jest to dla mnie bardzo ważne, żeby te dwie kwestie były połączone w biznesie. Dlaczego podjęłam te studia? Ponieważ chciałabym pomóc mojemu zespołowi osiągać jeszcze większe wyniki sprzedażowe. Ja jako praktyk uczę rzeczy praktycznych, daję narzędzia, dzielę się chętnie wiedzą i doświadczeniem, które mam od wielu lat, po to, żeby ktoś po tych zajęciach mógł faktycznie wrócić do swojego miejsca pracy i wprowadzić zmiany w życie. Zaskoczyło mnie otwarte podejście przede wszystkim wykładowców. Takie podejście człowieka do człowieka, korzystanie i wymiana wspólnych doświadczeń. No przede wszystkim bardzo duży poziom wiedzy i przekazywanych umiejętności, gotowych narzędzi do pracy, które ja mogę też w biznesie wykorzystać, pracując z podległymi mi zespołami w podległym regionie. Jest to dla mnie bardzo istotne. Bardzo kreatywne zajęcia, bardzo pomocne, bardzo wspaniali ludzie, z którymi studiuję. Nie zapominajmy, że jedną z najważniejszych rzeczy jest też budowanie relacji, więc nie tylko relacja z prowadzącymi, ale też relacja w grupie. To jest ważne, tu tworzą się relacje, które będą procentować w przyszłości. Są spotkania integracyjne, są przyjaźnie, które zostają na lata. Grupy są złożone też z osób z różnych branż. Możemy między sobą dużo takich praktycznych rzeczy przekazać, a poza tym jest bardzo sympatycznie.